Panie marszałku, panowie marszałkowie, państwo, panie, panowie ministrowie, szanowni państwo. Ja przede wszystkim rozpocznę może w ten sposób, że chciałam podziękować panu profesorowi Janowi Majchrowskiemu za inicjatywę upublicznienia tych aktów normatywnych, a na ręce pani minister Agnieszki Kaczmarskiej, całemu zespołowi Kancelarii Sejmu, a na ręce pani minister Jolanty Rusiniak, zespołowi Rządowego Centrum Legislacyjnemu za podjęcie tej inicjatywy. Myślę, że to jest bardzo ważny dzień. Pan marszałek, wcześniej pan profesor mówili o tym, dlaczego dzisiaj się tu spotykamy i dlaczego te akty normatywne przez tak wiele, wiele lat nie były upubliczniane, a są przecież właśnie dowodem ciągłości polskiego państwa. I myślę, że to jest dobry moment, abyśmy w przeddzień jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przez odzyskanie niepodległości przez naszą ojczyznę właśnie przypomnieli o tym i udostępnili naszym rodakom, wszystkim tym, którzy zainteresowani są historią, zainteresowani są polską państwowością, ale też udostępnili każdemu, kto czuje się Polakiem, aby mógł spojrzeć na te akty, mógł zapoznać się z tymi działaniami polskich władz, które w niełatwych przecież okolicznościach jednak nigdy nie zaprzestały swoich obowiązków, tych, co dyktowała im polska konstytucja. Polski rząd na uchodźstwie, polskie państwo podziemne, mimo że nie mogły realizować swych zadań tutaj w ojczyźnie, nigdy nie zaprzestały swojej działalności. Między innymi te akty prawne są dowodem na to, że działały i że państwo funkcjonowało. Dzisiaj ogłoszenie symboliczne na stronach internetowych Kancelarii Sejmu i Rządowego Centrum Legislacyjnego tych aktów normatywnych jest aktem zwrócenia należytego szacunku tym wszystkim, którzy przez wiele, wiele lat podejmowali działania propaństwowe, działania dbania o funkcjonowanie polskiego państwa na uchodźstwie, ale również oddania im hołdu, pamięci, a polskim obywatelom udostępnienia tych dokumentów, które przez wiele lat pozostawały poza ich zasięgiem. Ten symboliczny akt upublicznienia dzienników urzędowych ma na celu podkreślenie ciągłości suwerennej władzy państwowej zakotwiczonej tradycji II Rzeczypospolitej. Jest to bowiem fakt nieprzerwanego ogłaszania prawa w czasie wojny, okupacji, a następnie w okresie PRL-u i stanowi jeden z istotnych przejawów trwania niepodległego państwa polskiego. Szanowni państwo, uczestnicząc w tej uroczystości, musimy pamiętać o tym, że polskie państwo jest dla nas wartością nadrzędną, że jest dla każdego obywatela Polski obowiązkiem, zobowiązaniem i to, że dzisiaj jesteśmy tutaj w tej sali, w polskim parlamencie, w polskim Sejmie, żyjemy w suwerennym, niepodległym polskim państwie. Możemy spojrzeć na dokumenty, które były przygotowywane przez naszych poprzedników. To jest właśnie dowód tego, że polskie państwo trwało, trwa i będzie trwać.